Piękna pogoda, długi majowy weekend i wyjazd z rodziną Renault Arkana. Tymczasem pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, to nie ile to pali, czy się tutaj zmieściliśmy, czy tym się fajnie jechało, tylko czy pamiętacie w ogóle, że taki model istnieje? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam w kolejnym materiale na kanale. No to ręka do góry, jeśli ktoś z Was szukał przez ostatni, powiedzmy, rok nowego samochodu i sam z siebie pomyślał, a może Renault Arkana jest taki fajny model? Dajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem dam znać o partnerze dzisiejszego odcinka. A jest nim ponownie Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% zniżki na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym jesteście zainteresowani. Czego możecie dowiedzieć się z takiego raportu? No to sprawdzamy przede wszystkim, czy samochód nie był kradziony. Czy ktoś nie bawił się w kręcenie licznika. Sprawdzicie, kiedy i gdzie taki samochód przeszedł przegląd, jaki jest jego status finansowy i prawny. A przede wszystkim sprawdzicie, czy nie miał jakichś uszkodzeń. Co więcej, nie jest to tylko taka sucha informacja, że miał, ale możecie sprawdzić zdjęcia z takich wypadków. No i zobaczcie, jak pięknie wyglądał prezentowany samochód. Także pamiętajcie, aby zawsze zrobić wszystko, co możecie przed zakupem używanego samochodu. I jeszcze raz przypominam, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 20% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to lecimy z tematem. Renault Arkana to podobno SUV coupé. Czy jest to jakiś rodzaj SUV-a? To niech każdy sobie odpowie we własnym sumieniu. Ja natomiast mam takie pytanie. Czego byście się obawiali, podchodząc do tego samochodu, na przykład od boku? Bo ja trochę bałbym się o dwie rzeczy. Pierwszą z nich byłby bagażnik, także zaglądamy do niego. I okazuje się, że mamy tu 492 litry pojemności, co na papierze brzmi całkiem dobrze. Tym bardziej, że wersja z miękką hybrydą ma kolejne 26 litrów więcej. Jeśli natomiast w pierwszym momencie nie widzieliśmy tych prawie 500 litrów, to po podniesieniu podłogi i położeniu jej niżej już myślę, że taką wartość zobaczymy. Także bagażnik myślę, że całkiem na plus, tym bardziej, że jechaliśmy tym samochodem co prawda w 3 osoby, ale dwie dziewczyny i zapakowaliśmy się na 5-dniowy wyjazd, co w naszym przypadku najprostsze nie jest. A tu się udało. No dobra, to wiemy, jak to wygląda na samym końcu, a gdzie jest ta druga rzecz, której ja bym się bał? No to podchodząc do tego samochodu widzimy mocno opadającą linię dachu i ja trochę obawiałem się o miejsce na kanapie. No to sprawdzamy. Na początek ja, 182 cm wzrostu i nie ma żadnego problemu. Nie mam tu może ogromu miejsca, ale się zmieściłem i tak samo nad głową, nie uderzam nią w dach, a tego bałem się najbardziej. A teraz Grzesiek, 192 cm wzrostu i tu jeszcze większe zaskoczenie, bo on też się zmieścił. Nie byłoby może super wygodnie na trasie do Chorwacji, ale dał radę, chociaż nad głową tego miejsca już tak dużo nie zostało. Ale jak sami widzicie, te dwa aspekty, o które tutaj można się bać najbardziej, zostały przez projektantów tego samochodu rozwiązane naprawdę bardzo dobrze. Przeskakujemy do przodu. I tutaj jest trochę dziwnie, bo z jednej strony są rzeczy naprawdę fajne, takie jak na przykład kierownica. Ona jest gruba, kapitalnie leży w dłoniach, naprawdę lubię jej używać i po prostu z nią obcować. Tak samo góra deski rozdzielczej, ona jest bardzo miękka, nie wiem po co to dotykam, no ale skoro to już zrobiłem, to powiem, że jest to miękkie. No ale potem jest na przykład to, nie wiem co to jest, to ma imitować jakiś kamień, czy nie wiem, jakieś brudne drewno. Dajcie znać, jak macie pomysł, ale dla mnie to ani dobrze nie wygląda, ani przyjemnie się tego nie dotyka, chociaż nie wiem po co to dotykać, ale może po to, żeby zobaczyć, że to jest taki dziwny plastik i dziwny pomysł. Natomiast trochę w bok i na przykład drzwi, czy ich obicie w tej wersji jest kapitalne. To wszystko jest miękkie, to wszystko jest tutaj, to w ogóle mięciutkie. I naprawdę robi to bardzo duże wrażenie, tylko pamiętajcie, że ja, jak to często bywa w parkach prasowych, siedzę w najwyższej wersji. To jest wersja Esprit Alpine, zakładając, że tak to się wymawia. Także tutaj pod tym względem jest super, oprócz tego. No ale ważniejsza jest obsługa. I chyba widzicie już, co powiem, pokrętła od klimatyzacji, większy nawiew, mniejszy temperatura. Co prawda ta klimatyzacja jest jednostrefowa, zaznaczam, bo to jest ważne, ale obsługuje się ją najprościej jak tylko można, także tutaj wielki plus i wielkie brawa. Co do tabletu, może nie będę się rozwijał, bo to już było tyle razy. Te tablety są bardzo podobne do siebie w kolejnych modelach.
Najważniejsze rzeczy. Android Auto, Apple CarPlay bezprzewodowo działają bardzo dobrze, łączy się to wszystko bardzo szybko, przynajmniej z moim telefonem. Nic się nie rozłączało, także na pewno pochwały. Sam system, moim zdaniem, wymaga pewnego przyzwyczajenia, bo czasami są rzeczy, których ciężko się doszukać. Jak już znajdziesz i wiesz potem, gdzie to jest, to ok, ale może on sprawiać pewne trudności, natomiast sama obsługa jest bardzo przyjemna. Dodam, że mam tutaj nagłośnienie Bose, czy też Bose, jak wolą inni. Ono wymaga dopłaty chyba 3,5 tysiąca złotych. Czy bym dopłacił? Zdecydowanie tak. Nie jest to system, który gra jakoś przefantastycznie, ale jest dobrze. No i dodam jeszcze, mam nadzieję, że będę to robił dla formalności, aż w końcu przestanę to robić, ale mamy tutaj Auto Hold. Nie wszystkie samochody to mają, nie wiedzieć czemu, tutaj jest także ekstra. Za to mniej ekstra jest obraz z tylnej kamery, który jest po prostu słabej jakości. Trochę ciężko to nagrać, ale z drugiej strony plus za kamerę 360 w tej wersji, bo ja z niej bardzo często korzystałem. Ostatnią rzeczą z wnętrza, o której powiem, to zegary. Ja nie jestem jakimś turbofanem zegarów cyfrowych, bo one są czasem fajne, czasem niefajne, przeważnie bardzo niefajne. Te są na pewno czytelne, to jest ich plus. Myślę, że na pewnych osobach one sprawią wrażenie takiej pewnej elegancji, takiej francuskiej elegancji, a drudzy mogą powiedzieć, że co to w ogóle jest. Także może dajcie znać, co Wy myślicie o takim trendzie, czyli zegarach cyfrowych w zasadzie w każdym samochodzie, a może coraz częściej zdarzającej się sytuacji, w której zegarów w ogóle nie ma, tylko są takie wyświetlacze. A, powiedziałem, że to ostatnia, ale jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że mam tutaj czarną podsufitkę. To jest coś, co z doświadczenia wiem, że bardzo wielu osobom się podoba, także wolę zwrócić na to uwagę, ale wiem też, że niektórzy uważają, że jest tu wtedy tak smutno, szaro, czy czarno, czy ciemno. No ale jest także to już do indywidualnego rozważenia. Dobra, wystarczy o tym wszystkim, przechodzimy do jazdy, bo to po pierwsze w samochodach jest najważniejsze, a po drugie Arkana była już u mnie na testach, ale nie z tym silnikiem, także przechodzimy do tego. I znajdujemy tu czterocylindrowy benzynowy silnik o pojemności 1.6. Dysponuje on mocą 94 koni mechanicznych, a wraz z silnikami elektrycznymi maksymalna moc układu hybrydowego wynosi 143 konie mechaniczne. Moment obrotowy, jakim dysponuje Arkana w tej wersji, to 205 Nm. Rozpędzi się ona maksymalnie do 172 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,8 sekundy. No i jak widzicie, na papierze szału nie ma. Ale to nie ma być samochód do, może nie szału, ale do szaleństw. On ma służyć do czego innego. Ja powiem tak, z rzeczy, które na pewno powinniście wiedzieć, zanim się na ten samochód zdecydujecie. Otóż Arkana z pełną hybrydą uruchamia się w trybie elektrycznym, rusza w trybie elektrycznym i jedzie tyle, ile może w trybie elektrycznym. I to jest super. Czemu to jest super? Ano dlatego, że to wszystko dzieje się bardzo płynnie. Bardzo podoba mi się jazda tym samochodem, czy to w korku, czy głównie w mieście, bo naprawdę płynność jest jego dużą zaletą. Ale mamy tutaj coś takiego jak silnik spalinowy. On nie ma dużej mocy, 94 konie. I to, co mnie trochę dziwi, bo mamy ten silnik spalinowy i mamy dwa silniki elektryczne. I rozwiązane jest to w taki sposób, że w 90% przypadków, jeżdżąc po mieście, zaznaczam, jeżdżąc spokojnie, to wszystko działa ze sobą bardzo dobrze i bardzo harmonijnie. Natomiast są takie sytuacje, w których włącza się silnik spalinowy i to jest mega nieprzyjemne. Jest taka błoga cisza i nagle bum. Nie wiecie, co się stało. Można się tego wręcz wystraszyć. Zaznaczam, to się dzieje rzadko, ale nie złapałem jakiegoś charakterystycznego momentu, kiedy się to wydarzy. Teraz jest chłodniej, jak jest cieplej, działa bardzo klimatyzacja i tak dalej, to wiadomo, że to będzie się działo częściej. I też oczywiście za każdym razem, jak naciśniecie mocniej gaz. Ale wtedy, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. Jak naciskacie mocno gaz, to wiecie, że to się wydarzy. Mnie chodzi o te sytuacje, w których tego nie wiecie. I to mnie trochę zdziwiło, bo to są w zasadzie moje jedyne zastrzeżenia, może jeszcze oprócz jednej rzeczy, ale to jest główne zastrzeżenie. Takie momenty, kiedy włącza się silnik spalinowy i to jest nieprzyjemne. Natomiast druga rzecz, o której muszę powiedzieć, to skrzynia. To jest skrzynia kłowa, cokolwiek to znaczy. Renault twierdzi, że to są przeniesione wrażenia z Formuły 1, czy doświadczenia, a nie wrażenia. W takim dużym skrócie, bo ja też już kilka razy o tym mówiłem, to jest skrzynia wielotrybowa i ona ma wiele przełożeń. Są przełożenia dla silnika spalinowego, są przełożenia dla silnika elektrycznego i tych trybów jest wiele. Bez wnikania w szczegóły, ale jak to działa na co dzień. I znowu, w 90% przypadków działa to kapitalnie. W ogóle nie można porównać tej skrzyni do skrzyni bezstopniowej, oprócz jednej takiej dziwnej rzeczy. Ona potrafi czasami
bardzo przeciągać przełożenie czy moment zmiany biegu i macie takie wrażenie, jakbyście właśnie jechali skrzynią bezstopniową. Natomiast generalnie to jest o wiele lepsze, o wiele przyjemniejsze na co dzień rozwiązanie niż skrzynie CVT. Ale na pewno jest to coś nietypowego i polecam pojeździć trochę z tą skrzynią dynamiczniej. Bo wtedy okazuje się, że ona czasami nie działa tak, jakbyście się mogli spodziewać. Ale generalnie do tego, do czego jest ten samochód i do czego jest ta skrzynia, to moim zdaniem jest całkiem dobrze. To mamy załatwione, lecimy dalej. O samym prowadzeniu ja jakoś rozwodził się szeroko nie będę, bo chyba nie ma po co. Myślę, że spodziewamy się wszyscy, że to nie jest samochód do latania po zakrętach. Natomiast mimo tego, że on jest trochę wyższy, to samo prowadzenie jest całkiem przyjemne. Może nie będę mówił, że jest jakoś super precyzyjne, bo nie jest, ale ten samochód potrafi dać trochę przyjemności z jazdy. Natomiast ja nie przepadam za jazdą Arkano w trasie. I już tłumaczę dlaczego. Ten samochód nie jest wyciszony źle, bo może o tym pomyśleliście. Nie jest tutaj super, ale 140 to nie jest taka przyjemna prędkość przelotowa dla tego samochodu. Natomiast ja mam takie wrażenie, że ten samochód jechać po autostradzie, on za bardzo nie lubi. Mam takie wrażenie, że on jest trochę nerwowy, nie do końca precyzyjnie, tak stabilnie się prowadzi. Plus to wyciszenie, o którym przed chwilą powiedziałem, plus spalanie, do tego zaraz przejdę. I kolejna rzecz to dynamika. Ja nie powiem może, że tym samochodem jest ciężko wyprzedzać, bo nie jest. Szczególnie, że jechałem głównie po ekspresówkach czy autostradzie. Ale ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten samochód na trasie się męczy, a życie odzyskuje w mieście. Ale żeby być całkiem szczerym, to na przykład fotele w trasie spisały się bardzo dobrze. Nie wysiadałem z tego samochodu zmęczony, były po prostu wygodne. Nic mnie nie uwierało, nie wierciłem się na nich, no i zobaczcie, że całkiem fajnie wyglądają. I może, żeby nie przedłużać, gdybym ja szukał samochodu, czy gdybym głównie jeździł po trasach, to na pewno na Arkanę bym się nie zdecydował. Natomiast, gdybym jeździł głównie po mieście, to posłuchajcie spalania. Bo tak jak powiedziałem, mamy tutaj taką sytuację, że ten samochód tyle ile może, to jedzie w trybie elektrycznym. Możemy to sobie nawet obserwować na wyświetlaczu, gdzie widzimy, kiedy ta energia przekazywana jest z kół do baterii, czy z baterii do silnika elektrycznego, czy potem ten silnik elektryczny napędza po prostu koła. Jest to fajnie prosto rozrysowane. I co dzięki temu się dzieje? Mnie może nie udało się uzyskać tego spalania 4,5 litra, ale koło piątki już jak najbardziej tak. I jak dla mnie to jest wynik zdecydowanie satysfakcjonujący. Wyskakując pod miasto tak 80-90 na godzinę będzie podobnie. 5, może 5,5, ale raczej w okolicach 5. Natomiast na ekspresówce było jakieś 6,5, autostrada 7,5, tylko podkreślam, jechaliśmy w 3 osoby i cały bagażnik wyładowany. Czy to jest zły wynik? Na pewno nie, natomiast jak to wiecie, jak to w hybrydach. Mniej w mieście, więcej w trasie, także kolejny argument na to, że ten samochód raczej został stworzony do miasta. I jeszcze jedno, zawieszenie. Nie wiem, czy można użyć takiego słowa, ale to zawieszenie też chyba zostało stworzone do miasta. Bo ono jest całkiem komfortowe, fajnie wybiera dziury, jakieś nierówności, nawet te poprzeczne nierówności, co często zdarza się, jest mocno nieprzyjemne, to tutaj jest całkiem ok. Ale też chcę podkreślić, to nie jest taki stereotypowo mięciutki francuski ponton, czy jakiegokolwiek słowa bym nie użył, to nie. I dodam, moim zdaniem, na szczęście nie. No ale dobra, wiemy, że nie jest przesadnie miękki, ale pytanie, czy nie jest też przesadnie drogi. Także sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualne ceny Arkany w wersji E-Tech Full Hybrid 145 otwiera kwota 126 900 zł za wersję Evolution, przez 137 900 zł za wersję Techno i cennik zamyka prezentowana wersja Esprit Alpine i tutaj minimum 149 900 zł. No i teraz pytanie, czy to jest dobra cena, czy może nie do końca? Pamiętajmy cały czas, że dostajemy tutaj naprawdę całkiem sporo samochodu. No skoro Grzesiek zmieścił się z tyłu, to nie jest najczęstsza sytuacja, a tutaj dał radę. Prawie 500 litrów bagażnika, spalanie jak się postaracie, koło piątki w mieście. To są argumenty, które mogą przekonać. Tylko pytanie do Was, bo może ja jestem ślepy, może jeździmy po innych miastach, ale ja Arkany na ulicy to za bardzo nie widzę. I teraz zagwozdka, czy ten samochód jest może za mało promowany, czy ja jestem ślepy, czy może po prostu na te auta nie trafiam? Bo samochód sam w sobie, mimo pewnych specyficznych rzeczy, jest modelem naprawdę godnym przynajmniej zainteresowania. Także czekam na Wasze opinie. Dajcie znać, czy Wy Arkanę spotykacie częściej ode mnie.
No i jak zawsze na koniec poproszę o odrobinę Waszej aktywności, czyli po prostu ocenienie tego materiału. Jak się podobało, to łapa do góry, jak się nie podobało, to do dołu, bo to po prostu pozycjonuje filmy na YouTubie i to mi bardzo pomaga, także dzięki wielkie dla wszystkich, którzy zdecydują się to zrobić. Jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!